W dzisiejszym odcinku to influencerzy kontrolują mój dzień. I pierwszą osobą jest fusialka, która powiedziała, żebym zrobiła trening, ale mogłam sobie wybrać, więc wybrałam squasha. Nigdy nie grałam w squasha, więc stwierdziłam, że muszę spróbować i mamy tu dwie piłki. Jedna dla początkujących, jedna dla zaawansowanych. My oczywiście bierzemy tą dla zaawansowanych i lecimy. A wy, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Tutaj jest lista, a w sumie to trzy ostatnie osoby, które właśnie zasubskrybowały mój kanał. Jeżeli chcesz się tu znaleźć, kliknij ten przycisk. Moim przeciwnikiem będzie... Hej, Pedrosku. Free Solution, wyzywam cię na pojedynek. No tak to się gra, dziewczyno. Ja z nim tak nie chcę grać. Jak ktoś chce ze mną zagrać, to piszcie na plik. I zapraszam na moją grupę nadawczą na Instagramie Kociołkary, jeżeli jeszcze nie jesteś w naszym fandomie kociołkarskim, to serdecznie zapraszam. A tam Kociołkary, Grony Pedra, to jest dopiero kanał nadawczy. Pamiętaj, tak nie uderzysz mocno, musisz... Tak, backhand is forehand. Backhand, forehand. Backhand, forehand. To chyba nie jest sport dla mnie, jest zbyt agresywny. Mi się to spodobało, kochasz. No dawaj, jest to od razu. Ja już nie chcę. Monia wymiękła. Kolejną aktywność wymyślił mi Mortalcia. Powiedział, żebym przyszła do zabawkowego sklepu i kupiła jakiemuś dzieciaczkowi jakąś rzecz, którą sobie wybierze. Dobra, jest jakaś dziewczynka. Jezu, zaczęło mi brzuch boleć ze stresu. Najpierw zobaczymy, czy mnie pozna. Na pewno nie. Monika Kociołek, to ona? Aż tak młodych widzów chyba nie masz. Na Meet & Greet tak było kilka takich malusieńkich dziewczynek. Nazywam się Monika Kociołek. Ona tam stoi. A to jest jedyna dziewczynka w tym smyku. Dobra, ewentualnie jak nie znajdziemy jeszcze przez jakiś czas żadnego dziecka, to po prostu kupimy komukolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek. Ale Mortalcio powiedział jasno, to ma być dziecko. No to tam były jakieś dziewczynki, one się zaliczają do dzieci jeszcze. Starsze trochę, ale może coś wybiorą w smyku. Kejo, mam pytanie. Ile macie lat? 14. 13. 13, 14 to jesteście już bardziej nastolatkami, ale jeszcze... Ja bym zaliczała do dzieci. Ja też bym jeszcze zaliczała do dzieci, więc zaliczmy mi to, dobrze? Dobra, to możecie wybrać sobie jedną rzecz, jakąkolwiek i może zrobimy tak, że macie na to 3 minuty, macie od teraz. Dobra, chodź. Okej, dobra. Dziewczyny już miały tutaj wypatrzone, więc dosłownie minęło 13 sekund. Dobra, i to ostatecznie. Tak. A pokażcie, co to jest. Fajny. No toż to, no to biorę wam to w takim razie. Dobra, to jedziemy do kasy. Dobra, proszę bardzo, dziewczyny. My też teraz mamy Lego, układamy kwiatki, ale nam to teraz strasznie wolno idzie, bo na razie chyba mamy 3 kwiatki dopiero, a tam jest chyba z 15. Szczęśliwy dzień, dziewczyny. I dla was, i dla nas. Tak troszkę szkołę opuściłam. Dzięki bardzo wam. Do zobaczenia. Jesteśmy w zarąbistym miejscu i to jest aktywność od Nati. Musimy zjeść robale. Suszone, na szczęście. Nie te takie malutkie glizdeczki, tylko świerszcze. I w ogóle patrzcie to. Pierwszy raz ja w ogóle jestem w takim miejscu, gdzie macie maszyny. I to jest w ogóle dużo jakichś takich powalonych słodyczy. Dam wam lokalizację, gdzie to jest w Warszawie, żebyście też sobie mogli tutaj wpaść, zobaczyć. Ej, bo kupujemy tutaj kilka rzeczy do testów. Dobra, ale bierzemy najpierw te robale. Ile? Ile? 18. Panie, daj pan spokój. Dobra, to dawaj, chodź, znajdziemy jakiegoś na ulicy. 67. Niedostępne! To musimy wziąć może ten 37. Nie będą to świersze, ale będą to jakieś inne robaki. Jestem ciekawa, jakie. Owady jadalne. Dobra, dawaj, testuj. Mamy jeszcze sobie, kupiłam takie mochi do testowania na szorcie, więc pamiętajcie w ogóle, że teraz są daily shortsy przez cały miesiąc, przez cały luty, więc koniecznie subskrybujcie. A my teraz testujemy sobie robaczki. Czy jesteście na to gotowi? Jesteśmy. Bo ja, no nie za bardzo. Dobra, pierwszy węch. O! Ja się boję tego! Dobra, ładnie pachnie. Obrzydza mnie to, zabierz to. Ja tego nie chcę zjeść, rzuć to z powrotem. Ej, no nie, bo mam takie ten! Pajacu jeden! Moja psychika mi nie pozwala tego zjeść. Dobra, nie gadaj, jedz! Dobra, ale jednego na razie biorę. Uwaga, cicho. Jest to naprawdę dobre! Ty czemu tak się zachowujesz? No bo ja właśnie zobaczyłam, jak zjadłam to całe opakowanie w środku i nie jestem w stanie zrozumieć tego. Dobra, widzowie, co dla was? Bierzesz tyle aż? O, masakra.
Jest to dobre, ale jakoś mi to obrzydza, że to jest jakby takie puste w środku. Ale czaisz, że jakby ty wiesz, że okej, to jest nieżywe, dobrze przyprawione, smakuje to naprawdę git, ale później z powrotem patrzysz do tego opakowania i masz takie... Wciągnij to. Wszystko. Mam teraz w zębach te robale. Lecimy dalej. Czekaj, potężnie walnęło, stary. Dobrze, że nie rozwaliłam obiektywu. Teraz robimy jedną z mocniejszych rzeczy na tym odcinku. Ale stop, zanim zobaczycie, co to jest, to bardzo bym was prosiła, żebyście zasubskrybowali kanał, bo bardzo chciałabym dobić 500 000. Dzięki, kocham was. Marysia Jeleniewska dała mi wyzwanie, żebym zrobiła sobie kolczyka, ale na szczęście w uchu. Hello, w takim razie zadanie ode mnie to zrób sobie nowy kolczyk w uchu. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie po prostu tutaj drugą dziurkę, no i się zastanawiałam nad chrząstką, ale ona się podobno długo goi. A czy ja się chcę z tym bawić? Nie. Także chyba zrobimy tylko tutaj w płatku ucha. Może zrobimy jedną na początek. No dobra, to tak, kolczyk na początku będzie prosty, labret, coś takiego z kuleczką. Jeżeli masz ochotę, to możemy założyć złoty. Nosisz złote czy srebro? Nie, srebro. Ty nim mlejesz, tak? Na pewno? No nie, raczej nie. To co, robimy? Tak. Gotowa? Tak. 3, 4 i tak, trzymamy to. Prędku? I... Bolało? No tak po prostu, no trochę tak, wiadomo, ale jest git. Ja po tej hialuronidazie to chyba już jestem odporna na jakieś kłucia. Uwaga, pierwszy look. Tajowsko. Pokaż to, kochasz. Dzisiaj nadejdzie kolejna zmiana w moim wyglądzie. Wszyscy się cieszymy. I będzie to coś, co kiedyś robiłam cały czas i nie wyobrażałam sobie bez tego życia. A dzisiaj znowu to zrobię i to jeszcze kolorowe. A co? To musicie zostawić łapkę, żeby się dowiedzieć. Come to Mamita. Serio? Dopiero jak klikniecie łapkę, to się dowiecie. Tak, nie, póki nie klikną łapki, to tam nie wchodzimy. No czekaj, czekaj, jeszcze nie kliknęli, ja nie wchodzę. Nie, jeszcze ten Adam jeszcze nie zostawił łapki. O! Cześć. Jak ja kocham piesurki. Robimy rzęsy, więc widzowie, nie powiedziałam wam. Chciałabym, żeby one były takie naprawdę dosyć naturalne i żeby na przykład tutaj było krócej, a tutaj trochę dłużej. Kocie oko. Tak, bo ja zazwyczaj właśnie sobie na przykład jak doklejam rzęsy, to nie doklejam całych, tylko połówki, żeby mi to tak właśnie tutaj wydłużyło. To jest aktywność wybrana przez Faustynę. Dzięki, Fausty. Cześć, Monia. Ostatnio zmieniłaś kolor włosów i przedłużyłaś je też, więc pomyślałam, że moglibyśmy spróbować i zobaczyć, jak wyglądałabyś w sztucznych rzęsach. Spróbuj tutaj pobawić się kolorami, możesz użyć na przykład czerwonego na końcówkach. A tobie to nie za wygodnie? Super wygodnie. Robimy coś takiego, wiadomo, o wiele naturalniejsze, żeby był taki totalnie naturalny efekt, ale jeżeli chodzi o te czerwone, to zrobimy je tak gdzieniegdzie. Już mamy koniec. Ja jeszcze nie widziałam, więc zaraz sobie zobaczę. Jest odrobina czerwonych rzęsek. Naturalnie, pięknie. Gotowa? Tak. Let's go. Wow, ładniutkie. Bardzo mi się podobają. Pierwszy raz mam takie ładne rzęsy. Naprawdę, teraz ja nie kłamię. Co myślimy, baby? Dajcie znać. Ja uważam, że są piękne. Soul Lashes, czyli nie S-O, tylko S-O-U-L-Y, tak? Jadziusza i rzęsy. Tak, tutaj robiła też Lila Janowska. Do tej pory ona robiła rok temu. Wszyscy pokazują zdjęcie Lili. W sensie wszyscy, no bardzo większość. Dużo osób, większość, że chcą takie same jak Lila, więc no naprawdę tutaj przepięknie. Ej, zawsze poznajemy jakieś takie fajne babeczki, nie? I Pedro jak zawsze jeździ ze mną, to tutaj pogada, tutaj ten, fajnie. No ja lubię, nie?